Zrobię krótką recenzję dezodorantów, dlatego że tej serii, to się nazywa Straight Eight White Line, czyli biała linia. Zapachy tej serii są dostępne tylko jako spraye, antyperspiranty w antyperspirant w sprayu, w kulce lub jako stick. Ten, wiecie, ten taki twardy, co się pachę ociera. No właśnie, i teraz tak, kupiłem je po 7,50 na stronie eGlamour. Właściwie to przez Allegro, żeby była darmowa wysyłka w pakiecie Smart. Kupiłem je po 7,50. Nie mieli wszystkich, bo ta seria liczy 5 zapachów z tego, co pamiętam. Ja mam 4. Zacznę od All Sports. Jest to zapach, który trzyma 72 godziny. On ma jakąś technologię Stay Fresh z milionami mikrokapsułek, które się będą wydzielały, jak będziesz się pocił. Sprawdzę w ogóle, jak to pachnie, bo problem jest taki, że nut zapachowych nie jestem w stanie znaleźć na internecie, nawet na stronie Straighta. Jak jest Blackline, to jest dostępna normalnie nuty zapachowe, to ta seria nie ma nut zapachowych, bo podejrzewam, że po prostu może są dwa składniki tylko, na przykład wetyweria albo cedr, cokolwiek, coś w tym stylu pewnie będzie. Najpierw sobie przyknę tym All Sports, 72 godziny. Wiem, że się tak nie psika dezodorantów, bo psika się je pod pachę, ale chodzi o to, żeby po prostu sprawdzić, czym to pachnie. Zaraz wrócę do tego, bo się trochę... No. Psiknę teraz Protect Extreme. Ten Protect Extreme na stronie jest jako drugi widoczny, też trzyma 72 godziny. Ma technologię 3D, 3D Suite, Odor Skin Protection. No, macie utrzymać świeżym 72 godziny, tylko tyle jest napisane. Zobaczę, jak to... Ej, widzieliście? Machnąłem tą ręką zamiast tą z przyzwyczajenia. Dobra. O, ten jest lepszy. Już czuję, że jest. A tego nie mam gdzie psiknąć. To jest Invisible Force. 48 godzin nie zostawia śladów na ciuchach. O to mi właśnie mniej więcej chodzi, żeby czarna koszulka nie była kremowa, a biała koszulka nie była żółtawa. Nie mam tutaj dostępnego Fresh Recharge, która ma technologię jakichś kapsułek. Możecie sobie sprawdzić na stronie, a może uda mi się to pokazać. No tak średniowo. No właśnie, nie mam tego. Czemu nie łapię ostrości, co jest zgrane? I nie mam też dostępnego Heat Resist. Na tych dwóch mi zależało. Jak będę w stanie, to sobie może... Jak będą testery, bo czasami są dostępne testery dezodorantów w niektórych sklepach, ale to rzadko. Jak będę miał pewnie okazję, to po 7,50 jak będą, chętniej kupię. Bo one normalnie kosztują chyba 15 zł albo 13 w Rossmanie, Hebe i Naturze. Więc no, po tyle nie będę tyle wydawał na nie, ale po 7,50 jak najbardziej można wydać. Czekajcie, nie mam gdzie tego psiknąć. Ten Invisible Force psiknę na kartkę. Albo w sumie na rękę, ale gdzie indziej. Dobra. Pierwsze wrażenia. Pierwszy był ten. Potem był ten. No właśnie, na lewej ręce mam to. Nienarzucający się zapach. Po prostu będziesz miał wrażenie, że coś masz na sobie, ale nie będzie cię w ogóle drażnić, ani nawet nie będziesz miał wrażenia, że to jest coś fajnego. Nie wiem, taki jakby mydlany, czy coś w tym stylu. Jakbyś mydłem się jakimś umył. Protect Extreme jest już fajniejszy. Ma coś rześkiego. Na pewno jakieś nuty morskie, to też nie ma co szpanować. Po prostu na pewno ten jest bardzo rześki
i jak najbardziej nadaje się na wakacje. A Invisible Force. O kurczę, Invisible Force, teraz jak powąchałem rękę, to przypomniało mi się dzieciństwo, jak puszczałem bańki. I często mi ten płyn z baniek ściekał po rękach. To tak, tak to pachnie. Jak bańki mydlane. Gwarantuję, jeżeli ktoś mi powie, że tak to nie pachnie, to może dać łapkę w dół. Gwarantuję wam, że tak będzie, że poczujecie tutaj zapach baniek mydlanych. Wtedy dajcie łapkę do góry i może polećcie znajomym, żeby oglądali mnie, bo mam mało subskrypcji. No właśnie. Czyli bańki mydlane, coś pudrowego, kremowego, bez narzucania się i coś bardzo rześkiego, sprawiającego wrażenie, że ktoś ci wylał, nie wiem, wodę morską na twarz. Coś w tym stylu. Jak będę miał dostępne Heat Resist i Fresh Recharge, to dokręcę z tamtymi, ale na razie się na to nie zapowiada, bo muszę te zużyć. Więc dzięki za uwagę.